Chris. Hey. Proszę pani, to co było ciekawe jeszcze chwilę? To moje święte oczy widzą. Otóż przybył tutaj do nas ojciec. Zaczynamy 14 z kolei cykl wakacyjny czwartym Mikołajem Kopernikiem. Na zakrytym z polem jest. W tym roku jest on wyjątkowy już ustawy, dlatego w 2016 roku wypada 500-letnia rocznica przybycia 500 lat temu właśnie na Olsztyński Zamek. Przepraszam, o nie, dobrze, przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam, ja nie widziałam. Prawdzie przybył w listopadzie 1516 roku, no ale czwartku wypadają wakacje, więc musimy to uczcić trochę wcześniej. I ciężko pracował, a także oddawał się ulubionemu zajęciu obserwacjom astronomicznym przez 5 lat do 1521 roku. Szanowny kanoniku, przekazuję na 5 tygodni na okres wakacyjny w czwartek Olsztyński Zamek, tak szanowne ręce. Proszę przywitać. Dziękuję. Słuchajcie, zanim zacznę, zapłodzi tam świętego Jakuba. Święty Jakub, jak wiem, jest patronem Olsztyna. Najpierw oddaję mikrofon świętemu Jakubowi. Witam cię, zacny kanoniku warmiński. Od dzisiaj będziesz administrował tutaj na tym zamku, tak jak 500 lat temu. A ja, święty Jakub, z góry będę spoglądał, czy dobrze administrujesz, czy dobrze dbasz o swoich oddanych, czy dobrze działasz na rzecz kapituły warmińskiej i pani kanoników. Także kłaju Koperniku do ciebie. Ze swojej strony przyrzekam pełnić swoje obowiązki zgodnie z prawem i zgodnie z moimi talentami i wiedzą, jaką nabyłem przez szereg lat. Bowiem podstawą tego, że wyznaczono mnie administratorem, była przede wszystkim moja wiedza i pracowitość. A za chwilę zaproszę Państwa do swoich komnat, które tu na czas mojego administrowania dawniej mi były jako mieszkanie służbowe. Zapraszam. Maintenant, il va nous montrer là où il a habité le temps où il était justement. Proszę Państwa, zaczynamy wakacyjne czwartki w Mikołaju. Wyparliśmy z rynku wszystkie niekorzystne pieniądze. Różne te szelongi krzyżackie, czy każdy inny pieniądz nie miał prawa tu funkcjonować. Myśmy zaczęli dyktować warunki kupna i sprzedaży. Oczywiście narobiłem sobie tylko więcej pracy, bo w myśl tego traktatu musiałem przeliczyć wszystkie długi, które zaciągnęli kupcy, na nową walutę. Ale to było mniejsze niż ten spisiały pieniądz. To była ten, kiedy byłem z tego sprawy.
prędzej czy później na ten dworek warmiński ruszą, bo tu w zamku olsztyńskim był zdeponowany cały skarbiec kapituły warmińskiej. Olbrzymi majątek. Gdyby to wpadło w ręce krzyżackie, to byśmy hołdu pruskiego nie dopadli. Na szczęście Kopernik wpadł na chytry pomysł. Miał tutaj 100 rycerzy jezdnych. Napisał więc 6 listów tej samej treści do króla Zygmunta, puścił w 6 różnych kierunkach, licząc, że któryś wpadnie w ręce szpiegów krzyżackich. No i któryś taki list wpadł. W liście było mniej więcej tak napisane. Zamek jest chroniony bardzo dobrze, co było nieprawdą. Jedzenia mamy na rok oblężenia, to też było nieprawdą. A ja będę bronił zamku do ostatniej kropli krwi. To było prawda. I rozpuścił te wici. Hohenzoller faktem, że ruszył na Warmię, złupił dobre miasto i spalił Ornetę, ale bał się podejść pod Olsztyn, bo Olsztyn był bardzo dobrze strategicznie położony. Wstąpili. Więcej już na Olsztyn nie najechali. Olsztyn nigdy nie spał w ręce krzyżackie. Obroniłem Olsztyn przed krzyżakami, choć można by to powiedzieć, że to bardziej sprytem niż siłami wojskowymi. Z kolei, no, z tego powodu zaprosiłem swoich kontratów rycerzy na kolację, a oni nie chcą jeść, bo ich brzuchy mogą. Jak to wszystkim teraz brzuchy mogą? Zacząłem dochodzić, co się stało. Otóż dziedziniec był zawsze rozjeżdżony po pytaniu górskim, a służba roznosiła wokół chlebów, bo rycerze mieszkali w tamtym skrzydle. I te chleby spadały w błoto. To rycerstwo miało z tym błotem, z bakteriami i chorowało na żołądek. Kazałem wtedy bochny suto smarować masłem i nosić na tacę. Nawet jakby wpadł błoto, można było masło ze smarą zestosować i było wszystko dobrze. Ale się okazało, że chleb z masłem jest smaczniejszy niż bez masła. I od tego czasu jemy chleb z masłem. Thank you.
Dlatego jest taki wyświechtany. Jego dzisiaj też mówię. Nie, to się zamuszne, zamuszne się. A może bym był Hagie Passager? Hockey Saint-Jacques.
Zapraszamy do holu zamkowego. Pozwalaj wejście.